Kilka miesięcy temu seniorom udało się przeforsować w Radzie Miejskiej większe zniżki na przejazdy komunikacją miejską, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Wcześniej przekonali do siebie ponad 40 różnych firm i instytucji, które stosują wobec nich specjalne rabaty. Teraz z pomocą Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich ruszają z następną akcją. Na każdym przystanku powinna być jakaś ławka, tutaj bynajmniej ludzie starsi przychodzą i nie ma ławki w ogóle. A rozkład jazdy też chcą, żeby były większe literki? O tak, bynajmniej, bo okulary bym musiała drugie, żeby coś przeczytać. Zbiórka podpisów jest efektem wielu dyskusji seniorów na temat miejskich niedogodności. Po spotkaniach we własnym gronie postanowili stworzyć petycję dotyczącą m.in. zmian tablic z rozkładami MPK na takie, które byłyby czytelne również po zmroku. Chcą także zwiększenia liczby ławek na przystankach autobusowych i budowy wiat w miejscach, w których istnieje taka możliwość. Serdecznie zapraszam do pomocy i do podpisania się pod tą petycją. W sobotę 12 grudnia o godzinie 12.30 spotykamy się na ulicy Najświętszej Marii Panny pod pomnikiem Filipa, gdzie seniorzy przez godzinę będą właśnie zbierać podpisy wśród mieszkańców. Dojrzali wiekiem legniczanie domagają się nie tylko usprawnień na przystankach autobusowych. Chcą, by w rynku, jak i na skwerach poza ścisłym centrum miasta pojawiło się więcej ławek z oparciami. Ponadto apelują o budowę wybiegów dla psów wyposażonych w woreczki na odpady oraz instalację stolików szachowych na osiedlach mieszkaniowych i przy skwerach.